No dobra, wygrywamy z Rzeszowem za 2 punkty, a to już chyba ostatnie po drugiej ładnej pogody w tym roku w Katowicach. Widać, że Katowice też się cieszą z tego, że wygraliśmy. Joss mówi, że blok mu się podoba, że będziemy to kontynuować. Tak, jak najbardziej popieram tę inicjatywę. Jedziemy na następną jednostkę treningową. Nie ma, że boli, nie ma, że po meczu. Czas goni, mecz co 3 dni, więc zmierzamy właśnie na łączoną jednostkę hali z siłownią i co? Mówię, nie ma, że boli. Pokażemy wam później, jak fizjo będą pracować, bo na pewno dzisiaj będą mieli dużo roboty. Będą się musieli gimnastykować na pewno. Tak jest, my się gimnastykowaliśmy wczoraj, oni się będą gimnastykować dzisiaj. Bo Bełchatów już na nas czeka, w środę spotkanie z Bełchatowem. Mam nadzieję, że kadrowicze jeszcze nie doszli do siebie po ciężkim okresie, jaki spędzili przez wakacje w różnych miejscach na świecie. Więc co? Przygotowujemy się do tego. Pomieszczenie. Tu się dzieje magia. Czarodzieje. Proszę bardzo, to są czarodzieje. Co robisz? Pomagam. To jest magia, to są egzorcyzmy. Egzorcyzmy. Tutaj są egzorcyzmy. Okulary ochronne, jakby wybuchło. Jakby miało pryskać krwią. Rękawiczki. Bo się kolega Firle jeszcze nie umył. Tak to działa. Ja już jestem po. A w tym gabinecie generalnie dochodzimy do siebie. Po treningu ciężkim, mniej ciężkim. Gdzie po siłowni jechali. Musieliśmy. Nie potrafię się degustować kawą. To jest duży życiowy problem. Ja na szczęście zawsze biorę czarną na tyle gorącą, że po prostu nie da się jej wypić teraz. Ja wciągam nosa, ale kawę. Pa, 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 pa. Jesteśmy w Bełchatowie, kupa sprzętu, bo vloga będzie trzeba montować dzisiaj. Za chwilę wideo, wieczorem trening, będziemy się widzieć. Przygotowujemy się do wideo. Nie mamy game planu, statystyk. Gramy na rympał. Dobrze graliśmy na rympał w przygotowawczym, to może pójdziemy tym trochiem dalej. Jak darło, to po co zmieniać? To, ja jestem za. Opa! Fiki, będzie co z tego? Musi. Jeszcze parę minut treningu. Bełchatowie. Yes! Chyba największym wyzwaniem całego tego vlogowania jest nie to, żeby kręcić podczas, w trakcie, przed czy po treningu, tylko właśnie wtedy, jak jest jeden stopień prosto z łóżka i dostać śniadanie. Pozdro. Jeśli miałbym do czegoś porównać przedmeczowy rozruch o 9:00, to do poniedziałku po bardzo miłym, długim weekendzie. Definicja.
chciałbym, żeby się to naprawdę począł. Długi weekend. Pięknie wypoczęcie. Dobrze się czujecie. I matematyka, 8 rano w poniedziałek. To już jest coś takiego mniej więcej teraz. Nie mówię, o 18 będziemy na maksa. Ale teraz... Albo z innej bajki. 2 tygodnie urlopu. I korpo. 8:00 poniedziałek. To samo. Robim co możem, żeby się doprowadzić. Kuba, Jarosz. Prawdziwy posiłek przedmeczowy. Czyli to, co jedzą ptaki na zimę. I kawa. Czy to wystarczy na bufetów? Deszcze niespokojne otargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Koszulki. Teraz już zawsze będziemy dostawać koszulki wyprane ładnie przed meczem. Tak. Piłka nożna. Jaka, nie tylko piłka nożna. Nawet w Katarze tak było. Co to miał? Nawet w Katarze tak było. Widzisz, koszuleczki uważane. Skarpetki też? Przynajmniej wiadomo, że nikt nie zapomni. Prosta sprawa. Nawet jak trzeba było biec przez całe miasto. Ale jak masz mieliśmy jedną do trenowania na cały sezon. I po treningu rzucałeś szafi na ziemi, gościu flał. Rano było to składane. Myślę, że powinniśmy to zgłosić do, pana prezesa. Podoba mi się tu, Katowice, low. No niestety, chciałoby się dośpiewać drugą zwrotkę 4 pancernych, ale z Bełchatowa wywozimy tylko 1 punkt w pewnym momencie. Prowadząc 2-1, Bełchatów zaczął naprawdę bardzo dobrze zagrywać, bronili świetnie i to oni są górą. No niestety, z Bełchatowa wywozimy tylko 1 punkt, a może niestety, bo to bardzo trudny rywal, bardzo trudne miejsce do grania Bełchatów. Teraz w sobotę Bartek Filipiak i Pawcio Halapcio przyjeżdżają z Gdańskiem do nas. Dzisiaj dzień pół wolny, bo do zrobienia siłownia, a tymczasem w jakiś kreatywny sposób postaramy się z Marcią spędzić dzień. Zaczynamy najmniej kreatywnie jak się da. Kawa. Kakao. Już koniec? Średnio nam dzisiaj idzie z tą kreatywnością wymyślania, co? Miało być kreatywnie spędzone popołudnie, a na razie... Z mądrych rzeczy, które przychodzą mi teraz na myśl, tylko makao i fobka. Akcja? A, tak. Co powiedzieć? Zadać jakieś pytania. Lubisz tatara? Odnośnie tatara. Bardzo jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie odnośnie firmy Game Changers. Andrzej Wrona stwierdził, że przychodzi na weganizm. Ja najwyraźniej nie. Prawda pewnie leży po środku, ale to, co było powiedziane w filmie, to, co mówią osoby, które były weganami i teraz z powrotem jedzą mięso, jest dla mnie bardzo ciekawe. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia na ten temat, chętnie przeczytam wszystko, co zostawicie w komentarzu. Papusia, a raz sobie przećwiczę, dobra? Robię zaza? Bo tak mi się wydaje, bo... Standardowe życie z kobietami.
wybrałem sobie risotto z halibutem i skończyło się na wciąganiu pizzy. Dobry halibut? Najmniejsza rzecz, jaka dzisiaj mnie spotkała. No i najgorsze w związkach na odległość są pożegnania. Marcia pojechała, to bardzo fajnie wczoraj spędzony w dniu. Dzisiaj wracamy dalej do pracy. Z ukrycia. Pawcio Halapcio. Bartek Filipiak, Łukasz Kozub. Pamiętamy ich z vlogów z Uniwersjady. Teraz się przygotowują do meczu jutro. Setów, 4 punkty, 8 miejsce w tabeli. Nie jest to zły wynik, ale liczyliśmy na pewno na coś więcej. Prowadząc z Bełchatowem 2-1, nie udało nam się niestety dowieść tego meczu do końca za 3 punkty. W tym momencie pojawiają się zabawne komentarze w internecie, że jesteśmy największym przegranym ligi, bo straciliśmy punkt z Rzeszowem. Ale na tym kanale nie będziemy się bawić w jakiekolwiek ocenianie gry zespołów czy zawodników. Więc na pewno Rzeszów pokaże jeszcze się z dobrej strony, zaczną grać dobrą siatkówkę. Gdańsk. Niestety, mecz, w którym nie pokazaliśmy swojej najlepszej siatkówki. Jego urywki przed chwilą widzieliście dzięki uprzejmości Daniela z Gieksy TV, za co bardzo mu dziękuję. Mam nadzieję, że będzie podsyłał więcej materiałów i będziecie mogli zobaczyć jeszcze troszeczkę z treningów czy z meczów, które będziemy grali u siebie. Dzięki za cały pozytywny odzew odnośnie poprzedniego vloga. Przeczytałem wszystkie komentarze. Bardzo dziękuję za dobre słowo i oczywiście będziemy kontynuować tego vloga, żebyście mogli zobaczyć jak najwięcej z życia zespołu. I do wszystkich, którzy w komentarzu napiszą z Gulten Koper jest November. I robię co mogę. Idźcie się zbadać.